Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Good Game Empire. Dzisiaj odcinek w środę, niekonwencjonalnie, w ogóle dawno nie było odcinka, przerwa była, wybaczcie za to, ale ostatnio dużo spraw, mało czasu, dużo załatwiania. Dzisiaj mam akurat wolne, więc stwierdziłem, że z rana sobie właśnie przysiądę, nagram jakiś odcineczek, żeby coś tam wam pokazać. Dawno nic nie było. I zgodnie z zapowiedzią, dziś będziemy, zresztą już możecie to zauważyć, że jesteśmy na szczytach, w Warunsbergu i latamy na wieżyczki. Dlaczego? Ponieważ... Czekajcie. Misja wydarzeń... Misje przygodowe. W obronie królowej robimy sobie tą serię zadań. I mamy w tej chwili pokonać 45, nie, mamy pokonać 300 wież na minimum 45 poziomie. Także, bo trochę nam to zejdzie, ale na pewno będziemy sobie to robić na odcinkach, żeby było ciekawiej. Będziemy sobie to robić na odcinkach, będziemy tutaj cisnąć i tak dalej. Ataki sobie już teraz puściłem, zrobiłem zwiady. Teraz możemy sobie puszczać trochę więcej. Lecimy na automacie. Nie rozdrabniam się tu w żaden inny sposób. Wojsko sobie trochę tutaj naprodukowałem. Również przesłałem sobie z innych światów. Zostawiłem sobie tylko wszystko na cesarskim. I na cesarskim zaraz może również coś zrobimy. Zobaczymy w ogóle, jakie wydarzenie teraz jest, bo nawet nie zwróciłem uwagi. Co jest dobre, blisko jest również wieża, w sensie smok, tak? Ta główna taka wieża, ten boss. Tylko że jest teraz zdobyty, ale dobrze o tym wiedzieć, że jest tak blisko, to będzie można koczować i starać się w pewnym momencie po prostu tam na niego polecieć. Myślę, że byłoby jak najbardziej ok. Dobra, ataki idą, wszystko idzie, zaproszenie, Kamil Get Game, właśnie, tak, pozdrawiam cię serdecznie, pisałeś za nie poza odcinkiem, potem sobie odczytam, na odcinku tego nie chcę robić, myślę, że to jest zrozumiałe. I teraz tak, chodźmy na główny zamek, widzę, że są kruki. Średni plus. No dobra, niech będzie średni plus. A co? To co, wojsko z Borholdu jakieś sobie przesyłamy? Przy okazji. A dawać? Jest taka okazja, to możemy sobie pocisnąć trochę ataków. Trochę chwały pozdobywać. Redut. Jakieś relikty księżniczek. Skończono. Zaraz zobaczę, o co tam chodzi. Ale w każdym razie, no, zwiat nie wszedł, 6% było tylko. Dobra. Czy zdążę atak dojść na odcinku? Chyba nie, no chyba, że będzie długi odcinek. Mogłem w sumie kurę też wcześniej zobaczyć, że są te opcje i już atak puścić, ale nie pomyślałem, bo skupiłem się oczywiście na tych wieżyczkach. Atak jakiś wszedł. Dużo strat, kurde. Czemu tak? Może słabym tym leciałem, 80% siły bojowej, a na dziedzińcu miał ile? 37, no to w sumie. No tu byli dystansowi. No, ale na murach, kurde, nie powinno być takich strat na murach, mi się wydaje. Jakoś tak, ale no dobra, no surka wpadła, trochę tego. Rubinów, w sensie najważniejsze, rubiny. A my nawet już nie ma co robić zwiadu, bo. Chociaż mogę, bo maszynki mi automatycznie ustawi. Niech tak będzie w takim razie. Wow. Co ja zrobiłem? Nie wiem, zewnętrzne krainy.
No, i teraz dostałem 100 rubinów, właśnie o to mi chodziło. Kiedyś tam się nie udało, bo jakiś żeton był wymagany, a teraz nagle nie był wymagany. I czym to idzie, powiedzcie mi, nie mam bladego pojęcia. Ale może kiedyś faktycznie sobie pogramy na tych zewnętrznych krainach, bo to może nie być głupie. Powiem wam szczerze. A to kiedyś, spokojnie. Teraz sobie wracamy do. O, właśnie, tak. Aha, tylko trzeba się zalogować teraz. No tak. Byłaby beka, jakbym zapomniał hasła, nie? Byłby hit. Okej. Atak na wieżę. 8 strat może być. 31 strat, no to już dużo bardzo. Ja sobie muszę w takim razie zacząć teraz coś uleczać w tym. W szpitalu, co by się nie przepełnił, a już jest właśnie przepełniony. O. Rekrutuje się, dobrze. Ulepszamy w koszary, o, niech będą. Przy okazji sobie właśnie odwiedzimy wszystkie koszary. Ulepszamy jak się da maksymalnie. I tu również oczywiście będziemy teraz werbować. Munaptra, iceberg. Tak jest. Tu mogę już 100, jest ok. I chodźmy jeszcze na Ohandrzie. Chociaż tutaj za dużo nic nie ma. Czekajcie, przesuń to. O, przesuń to, bo tu chyba jest wieża do zrobienia. Nie, nie ma. O, to tu będzie wieża do zrobienia w takim razie. Ulepszymy, nie wiem, czy misja wpadnie, czy nie. Nie wpadnie, ale możemy sobie teraz ulepszyć to, a żeby coś tu się działo po prostu, żeby nie stało tak bezczynnie. No okej. Pomagamy oczywiście naszym. Mamy tutaj dużo surki. Prześlę sobie surkę teraz na główny. Oczywiście chodzi generalnie mi w tej chwili o ten. No. O oliwę. Żebym mógł sobie ulepszać dalej. Wiecie. Sala legend i tak dalej. Spichlerze również. On tutaj jeszcze nie wszystkie dopracowane. Czekajcie. Właśnie, czemu teraz, czemu nie mogę. A tu! Dobra! Boże! A mi się. Dobra, tylko teraz pytanie, właśnie, bo tu jeszcze można zrobić jakieś te wyposażenie sprzed wieków. W sensie. 200 sztuk żywności za to wyposażenie. Dobrze, no ale tu jeszcze jest pole wyglądu, to nie, ale pole sprzed wieków i to też chyba daje jakieś wyposażenie dodatkowe, tak mi się wydaje przynajmniej. Ile w ogóle kosztuje budowa tych takich dziwnych obiektów, budynków w sensie? Cieplarnia. Premia do pojemności magazynu żywności, czyli jednak budowanie takiej tej byłoby bardzo, bardzo, no, profitowe. 20 poziomów ma. A ten. Jak się sprawdza, ile się ma tych żetonów takich? Czekajcie. Jak się to sprawdza, te żetony? Się nie wiem, kuźwa. Żeton budowy i żeton ulepszenia.
Czekajcie. Najpierw jest żeton budowy, a potem zakładam żeton ulepszenia, prawda? No właśnie. No. A jak mają inni? Nie, no wejdę sobie w pierwszy lepszy. O właśnie, ty to czekajcie, zaraz. Teraz ataki trzeba puścić, bo już doszło przecież. O. Dobra. Kogo dajemy? Dajemy Halloweena oczywiście. Fala ściągaczy. Tu ściągaczy nie daje, bo jest ich mało, więc możemy od razu sobie lecieć. O. Flagi. Te są najlepsze. Prawda? 8. A końskie tylko 5. Nie chcę kupować. O. Ulepszymy sobie, niech będzie. I teraz tak. Lecimy tutaj. Jest dobrze, to musimy wywalić, bo tu nie ma nikogo i tak, więc możemy to spokojnie zmienić. Ściągacz był, więc tutaj już maszynek nie będzie, przejdziemy spokojnie. I teraz drugie fala, lecimy. Kurde, co ja kliknąłem. O, nie ten przycisk oczywiście. Miesza mi się automatyczne atakowanie z tym, z tym. Dobra. Dobra. Maszynki są. Może być. Lecimy. 26 minut. I tak trochę mało. Ok, to ściągaczy już musimy dać wszędzie. Czekajcie, zrobimy tak. Zrobimy tak. Tu jednego. Tu jednego. Tu jednego. Dobra. Teraz lecimy full, full tak. O. Może być. Może być. Pięknie. Atakujemy. Od razu sobie zmieniam teraz symbol na chwałę, bo to będzie bardzo, bardzo istotne. Mamy wojsko, to mogę spokojnie jeszcze jeden na zamek zeskanować. Jest taka możliwość, dobrze. Sytuacja znowu ta sama, czyli... Tylko czekajcie, dobry bohater, żeby poszedł. Samuraj, on jest chyba dobry, no tylko on jest słaby. Chociaż nie do końca. On na dziecińcu będzie dobry nawet, w miarę. No, to bierzemy go w takim razie. O, może być. Teraz lecimy z takim koksem, dokładnie. Dobra, skończyło się wojsko. O, lecimy tak. Czemu tu się znowu nie ten... A, bo tu nie dołożyłem, ok. Jest wszystko, lecimy. Trzy ataki muszą wystarczyć. Więcej wojska już nie mam, żeby jakieś sensowne ataki puścić. A teraz możemy skupić się dalej na atakowaniu tutaj tych wieżyczek. Lecimy w ten sposób. O. I za chwilę może jeszcze trochę barona poatakujemy, jak mamy taką możliwość, albo czemu by nie. Czemu by nie.
O, tu nie ma co patrzeć, tu trzeba po prostu. Po prostu układać i jechać. Tu nie ma filozofii żadnej. Dynia. Dobra, lotos, lotos w ten sposób. Dobra, kolejne skany robimy. W ogóle już miałem też tych wież, chyba nie wiem, który poziom, ale dużo większy na pewno w swoim czasie. No tylko tak jak mówię, no, jak się nie gra chwilę, no to... Znaczy no chwilę, taką dłuższą chwilę jak się nie gra, no to... Te poziomy są niestety potem resetowane jakoś, bo chociaż spadają bardzo znacząco. To możemy usunąć. Atak 3 straty. Atak 10 strat. 8 strat. Dobrze. Co? Zwiadu. A nie, to nie tego skanowałem, tego skanowałem. Nomadowiec, proszę bardzo. Dobra, i ostatni chyba atak już na dzisiaj, po prostu teraz. A nie, bo wojsko jakieś wróciło i możemy sobie puścić. Dobra. Może być. Tu jest coś w miarę blisko. Wieża czcieli 12 rubinów. No to jest też plus, że rubinki zawsze będą wbijać. Może nie dużo, bo nie dużo, ale zawsze coś. Także to jest jak najbardziej in plus. Tu możemy sobie zeskanować jeszcze. Weszło, no to możemy cisnąć. Uczennica. A ona i w tej chwili sobie już wysyłamy wszystkich cesarskich, jakich tylko mieliśmy. Dobrze. Chodźmy na iceberg. Co tu jest ciekawego w ogóle, jeśli chodzi o wojsko? No, reklama jest ciekawa, jak najbardziej. Dobra, jednostki atakujące 1900. Czekajcie, czemu ja nie mogłem przesłać? A nie, bo to byli ci. No dobra, niech tu są. Mogą tu być, nie przeszkadza mi to absolutnie. Jakieś ataki. Puśćmy sobie jakiś jeden atak. Nawet zadanie dzienne głupie zrobimy w ten sposób. O! Może być. Oczywiście, że tak. Tutaj wioska jest na full odbudowana. Super. Mamy coś tu w ogóle do ulepszania? Mamy. Aha, robię to. Może to przyspieszę w takim razie jakoś. Ty, dużo miałem tych 24-godzinnych. Niech się to robi teraz w takim razie. Tu mi się jeszcze cesarscy robią, niech będzie. Warensburg. Albo czekajcie, chodźmy jeszcze na Hamunaptra i na Hamunaptra sobie w takim razie jeszcze atak zróbmy, bo te zadania takie, o to mi chodzi, że to zrobimy. A jak się zrobi wszystko, to jest 100 rubinów, więc wiecie. Ja o tym w ogóle zapomniałem. 100 rubinów dziennie to jest. No, dość dużo. No, właśnie. Także sobie teraz polecimy jakąś jedną wieżyczkę tutaj na piaskach. Niech będzie tak. Tu widzę, dużo mam tych demonicznych strzelców. O, tu sobie latajmy. Spoko. Tu. I tu. 15 poziom już mamy tego barona.
Coś pięknego. Jak tam w ogóle nasi dowódcy? Bo ostatnio trochę się nimi bawiliśmy. Jedna jest bez kompletu, bo to jest ta królowa, którą zbieramy teraz. Jeździec i nomadowiec, który nie ma. O! Ale zaraz będzie mógł mieć. Czekajcie, bo ja tu zrobiłem jakieś zadanie w ogóle, o którym nawet nie wiem. O! Zniknęło mi, czyli zostało tylko to. Misje przygodowe. No dobra. Mamy teraz misję w takim razie, żeby zrobić tą królową. No trochę nam to zajmie, nie ukrywam. Będzie zabawy dość dużo, no ale. Ale co tam? Będzie fajnie. Będzie co nagrywać po prostu, nie? I właśnie, ten problem, że się skończyli dowódcy. I teraz tak, pytanie, czy jest jeszcze opcja w przyszłości rozbudowy obozu? Gdzie jest mój obóz? Tu jest mój obóz. Obóz poziom 6. Ty, jest możliwość teraz! Ja pierdzielę! Ile poziomów tego? Ja pierdzielę. Ty, nie, no to my to mój. No to my musimy w takim razie, kuźwa, jak najszybciej teraz zrobić ten obóz. Przecież to jest mus. Ja, czemu ja na tą w ogóle wcześniej nie popatrzyłem? Nie mam pojęcia. Aczkolwiek. No to teraz to po prostu musi być. Kuźwa, nie to. No teraz to po prostu być musi. Dobra, możemy sobie trochę między posterunkami jeszcze poprzesuwać teraz ten. No, z Pelenora to drewno. Ty z Borholda dostaniesz sobie kamień. A tu z Redwoodu jeszcze leci drewno. Może być. A, Baron Rozbójnik. Atak udany, atak udany. Mamy jakiegoś sąsiada w miarę blisko? Niezbyt. O. I rubinki wydane. Trzy rubinki według zadania dziennego. Bardzo super. Czy możemy sobie wyprodukować jeszcze jakieś maszynki? O, zadanie zrobione kolejne. A, 5 razy z wózków. No to jest to, że trzeba właśnie koczować i 5 razy z wózków robić. Ale następny wózek pojawia się z drewnem co 15 minut, więc nie ma źle. No dobra, pamiętam o tobie, Kamil Get Game. No, zawsze mi się ciężko wymawia twój nick. Dobra, atak barona rozbójnika jest. Jak tam w ogóle moje wyposażenie jakieś? No, trzeba będzie tu zrobić porządki też, jeśli chodzi o te wyposażenie czerwone, bo ja widzę, że ono już odchodzi trochę w niepamięć. Bardzo, bardzo, nawet bym powiedział, że nie bardzo powoli, ale dość szybko odchodzi w niepamięć. Że teraz dowódcy to głównie właśnie ci niebiescy. Ale technik jest nadal i dalej można ulepszać sobie niektórych dowódców, więc to kuźwa, nie odczytam. Niechcący mi się klikło w taki sposób. No dobra. Jak tam te dzienne? Stopień samego barana zmienia poziom 25 lub wyższego. Aha. Aha!
No dobra, no to wydawanie w tej chwili, w sensie wygrywanie tych rubinów, no to się w tej chwili nie da zrobić, bo trzeba poekspić po prostu wieżę na maksymalny poziom. A póki co nie jesteśmy w stanie tego zrobić. No, no to będziemy też sobie musieli dużo, dużo baronów atakować, żeby sobie tu pokoksić się jakoś z nimi, no i będziemy właśnie tak cisnąć. No dobra. Puszczę jeszcze tutaj, co mogę. W takim razie. Co, jaki błąd? Jestem za szybki, rozumiem, tak? Dobra, chyba tyle. Chodźmy jeszcze na Warunsberg zobaczyć. Tutaj wszystko idzie. Wszystko na razie idzie. Lata, gra i buczy. Kupy dupy się trzyma. Atak na barona rozbójnika się udał. Trzeba coś pomyśleć, kurde, właśnie, żeby to konto bardziej rozwinąć. Bo tu jest potencjał na to naprawdę. Jest potencjał, widzę. Jest tyle nowych rzeczy. Różnych. Choćby te budynki sprzed wieków, które dają lepsze bonusy, więc... No korci, korci, tylko te żetony budowy, których wcale nie jest dużo, a to kosztuje wszystko, także... No właśnie. A no właśnie. No dobra, dużo mamy tych tabliczek Chana. Tak w ogóle, by the way, mistrz Kowalski. 105. Pada, nie, chyba już tyle ostatnio miałem. 115 tysięcy tych, no, no, no fajnie. Kuźwa. Ej, no biorę te mury tarczy. Sztandary również. O. I tych również. A co? Te tarcze są również dobre. Jak najbardziej. Proszę bardzo, skrzynki jeszcze. O, tarcze na Berimund. Tarcze na Berimund zawsze spoko. Teraz sobie jeszcze rozmienimy trochę na srebro. O, teraz możemy dalej sobie tu kupować. Proszę bardzo, wielkie zakupy. Wow. Czyli są te bez limitu chyba, bo zawsze jest jakieś bez limitu jedno. A ja wolę sobie, wiecie, z limitem spokojnie powydawać to, co mogę. O kuźwa, no i bez limitu zrobiłem. No dobra. Może być. Niech tak będzie. Co tu jest do robienia? Róbmy tego. Badania jakieś mamy do zrobienia, czy nie? Na razie nie. Chyba porobiliśmy. Chociaż... Okej. Okay. Mogę sobie przesłać na szybko jeszcze w takim razie. Oczywiście z iceberga. O! I zrobimy sobie teraz badanie. Nawet nie wiedziałem, to cały czas jakieś nowe badania są. O! Fajno. Tylko 5 godzin będzie się robiło? No to dobrze. No to dobrze. To mamy w takim razie co ulepszać też w tej wieżyczce. A waża bieda... Waża... Wieża badacza piąty poziom. Umiejętność przyszłość jest teraz. Czy to jest tutaj?
A, to tu się ulepsza też coś. A. O! To. Wymagania, poziom leg. Puhu! No to panie, to zanim my to zrobimy, spokojnie. Spokojnie, ile ataków? Zobaczmy sobie raporciki, jeszcze na szybko, tylko te straty. Rubinki jakieś tam wpadają, nawet całkiem sympatycznie. Pustynna wieża, proszę bardzo. No super. Dobra, słuchajcie, nie ma co przedłużać, bo już ponad pół godziny trwa odcinek. Trochę dzisiaj poatakowaliśmy, co nieco. Głównie wieżyczek. Kuźwa, jeszcze reklama na koniec. Głównie tutaj wieżyczek na szczytach. Ale również jeszcze idą nam dwa ataki tutaj na tego barona. Barona na tego, na zamek obcy, które dojdą za 10 minut. Ale tu już czekać nie będę. Najwyżej sobie zapiszę te raporty i wam pokażę w następnym odcinku. Być może w weekend uda nam się jakiś odcinek zrobić, zobaczę. W każdym razie w tym odcinku byłoby na tyle. Także wielkie dzięki wam wszystkim za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.